Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiejszy film jest przeznaczony bardziej dla graczy konsolowych nowego farminga, ponieważ Giants poinformował nas, że zwiększyła się ilość slotów, czyli miejsc na maszyny w grze. Więcej w filmie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę, zapraszam. Tak więc bardzo dobre wiadomości spływają dla graczy, którzy będą grali w Farming Simulator 22 na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i Series X. Ponieważ ilość slotów została zwiększona o 300%, oznacza to, że będziecie mogli mieć na swojej farmie o 300% więcej maszyn niż było to w Farming Simulator 19. Dla tych, co nie wiedzą, dlaczego na konsolach jest taki limit, a na PC nie, wytłumaczę od strony technicznej. Każda z konsol posiada określoną liczbę pamięci RAM i do konsoli nie mamy możliwości dołożenia tego RAMu, dlatego na PC nie posiadamy żadnych nałożonych limitów, ponieważ każdy komputer ma inną ilość pamięci RAM, a zawsze możemy go sobie dołożyć. A że Giants ma umowy z PlayStation i Xboxem, to gra musi działać maksymalnie płynnie, a na PC każdy komponent możemy mieć innej firmy. I Giants nie interesuje to, czy gra nam będzie lagować, bo odpaliliśmy ją na przykład na kompie z 2010 roku, czy nie. Dlatego też na konsole jest nałożony limit posiadania maszyn na mapie, żeby gra cały czas była płynna. Giants chwali się tym, że na konsolach starszej generacji ilość slotów będzie zwiększona w Farming Simulator 22, ponieważ gra została lepiej zoptymalizowana niż poprzednia edycja. Tak więc teraz konkretnie, w Farming Simulator 19 na PS4 i Xbox One na mapie mogliśmy mieć maksymalnie 1299 maszyn i obiektów. W Farming Simulator 22 natomiast na PS4 i Xbox One ta liczba wzrosła do 2749 maszyn i obiektów na jednej mapie. A jeżeli chodzi o PS5 i Xboxa Series X i Series S, to ta liczba wynosi 5155 obiektów i maszyn na jednej mapie. Co ciekawe, Giants jakimś cudem zredukował ilość zajmowanych slotów dla niektórych maszyn, na przykład ciągników Klasa czy Fenda. Zajmowane sloty zredukowali o 70%. Wydaje mi się, że po prostu działa to na zasadzie takiej, że maszyny są na siebie nadpisane, czy jakoś tak. Ale ważne, że działa. Nieważne jak. Więc zapraszam do małego podsumowania. Także powiem Wam szczerze, że teoretycznie jak gramy na gotowej mapie, to liczby tych maszyn i obiektów są na tyle wielkie, że nie mam bladego pojęcia, kiedy te sloty byłyby wykorzystane. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś znajdzie jakąś mapę z modów, to jednak może chcieć zbudować ją od zera, to trochę tego miejsca zeżre. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto gra w farminga na konsoli, to może się wypowiedzieć, bo chętnie dowiem się, jak to wygląda. Czy starczyło Wam te 1299 miejsc w poprzednim farmingu, czy nie? Więc to tyle na dziś, myślę, że materiał Wam się spodobał. Żegnam się z Wami, do następnego, mówił Nosur, cześć, na razie.